Witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Zaraz ja włączę lampę, będzie lepiej widać, bo tak to trochę się rozmazuje, patrzę na kamerce. I co, no dzisiaj mamy, no już jest późno, bo jest 18 godzina, ale jeszcze troszkę podziałamy, bo po prostu... Jaka 18, ledwo 16. Gdzie to? 5 rano, jeszcze ciemno. Chcemy po prostu się, może się uda rozjechać, ale chcemy wyciągać pompy. Znaczy zobaczymy, to jednej może nie będziemy wyciągali hydraulicznej, bo mam starą, to z niej numery wezmę, jeśli tam leży. A taki myk z pompą był, że tak powiem, kiedyś kupowaliśmy, to chyba druga czy trzecia. Trzecia pompa dopiero była dobra, bo tak to wszystkie wkłada się od razu, była niedobra. Także tak to kiedyś wyglądało, ale to jeszcze kiedyś od innego w ogóle dealera, że tak powiem. Teraz bierzemy u kogoś innego części, się zaopatrujemy. No i tak, wyciągniemy panewki wszystkie, tłoki powyciągamy, oczywiście trzeba będzie podpisać, żeby się nie pomyliło później nic. No wiadomo jak się położy, ale zawsze ktoś może ruszyć czy coś zobaczy i poprzekłada, lepiej żeby były na swoim miejscu, tak jak siedzą teraz, żeby wyciągnięte były, to później wróciły na swoje miejsce. No i co, do rozpołowienia mamy wózek taki, tutaj chyba lewarek pod spód się wkłada, nie? Pewnie na pewno. No i tutaj mamy jeszcze właśnie te woziwo było takie, ale mam telefon, także zaraz dokończę. Dobra, światełko przy okazji tutaj włączyłem, jeszcze je może ustawię, żeby lepiej było widać. Tutaj ten tor, że tak powiem, do tego wózka, pożyczony od Adriana, od kolegi. Zawsze od pana Bogdana pożyczaliśmy, było bliżej, ale akurat ma też zajęte, bo ciągnik sobie też naprawiają. No i tak dzisiaj będziemy sobie coś tam dłubali przy tym MTZ-cie. Postaramy się zrobić jak najwięcej, żeby wszystko posprawdzać, co potrzeba kupić, zamówić. Częściowo już części są zamówione. Częściowo części, no. Znaczy się, no częściowo, no. Zamówiłem już dzisiaj sporo rzeczy. Wspomaganie, tam, no wszystko, co po prostu tutaj jest, panewki, pierścienie, pompy też tam do sprawdzenia, znaczy nie poszły, tylko będą po prostu szukane, jakie tam mają iść. No i tak to właśnie tutaj wszystko wygląda. Zobaczymy jeszcze, jak tłoki wyglądają, bo pierścienie zamówiłem, a tłoki, kurczę, nie wiadomo, bo to wiecie. Wiecie, jak to jest takim jumbo jetem. Jak to Arek go tam łogień na tłoki poszedł. A jak? To wiecie, może być to różnie. Nie ma biedy. Był jak laleczka. I będzie. No, będzie chodziło, kurczę, no to co tutaj nie ma żadnej filozofii, nie wiadomo jakiej. Zaraz ten, jak to się zwie, zaczniemy rozkręcać, żeby go rozpołowić. Chociaż najpierw bym powyciągał tłoki właśnie, chciałem to powiedzieć, i te panewki, nie? No bo jak to później, tak trochę... Panewki to już... Na przypale, ale chodzi o to, że no nie bardzo będzie podejście do tego później, jak się go rozjedzie. A tak jak już stoi na kołach, to. Arek mówi, że turbinę montuje, silnik od samolotu i jumbo jetę będzie lata, jak w GTA. A jak? No i dobra. O, patrzcie, co teraz Arek będzie robił. Raz wam pokażę. Patrzcie. Majster. Bym nawet tego zanucił ci, ale nie będę praw autorskich tu wstawił. Kurtka robocza wyrzucona, to już akurat to była moja, w której chodziłem. Można tutaj działałem i w końcu zamek trochę się popsuł. No i ogólnie już znoszona po prostu została, no wiadomo, się podarła i tam się przypalała. Mama powiedziała, że już nie będzie prać brudnych rzeczy i w ropie. No, także tego, także miałem ją wyrzucić, ale stwierdziłem, że jak mamy tutaj działać przy tym MTZ-cie, wiadomo, jak się gdzieś ktoś położy, czy coś tam takiego się dzieje, no to wiadomo, jak to później wygląda, te ubranie do kosza. Nawet się już nie nadaje na szmaty do wycierania. Już chociaż mordę się umyje. No, a mordę to tam się umyje, kerszera i poszedł. Aby mrozu dużego nie było. Arecki już tam kręcił, to wie co i jak ma rozkręcać, a tego ja będę tu sobie układał, zaraz wezmę korektor, bo najlepiej korektorem na biało. Miejsce sobie zrobię. No właśnie sobie zrobię tutaj, gdzie ten bączek, gdzie ten klucz.
poukładam sobie wszystko po kolei, żeby nie było później, że coś nie tu gdzieś się zamontuje. I tak będzie wtedy dobrze. Dobra, włączamy sobie muzyczkę i robimy. No i Jumbo Jet się kurczę rozjechał. Także lipy nie ma. Trochę się tutaj coś dzieje pomału. I teraz będziemy tutaj właśnie rozkręcali sprzęgiełko sobie. No ten właśnie wieniec, tak tutaj patrzcie. Znaczy nie wiem czy widzicie, widzicie trochę. Trochę coś mi się tutaj zrobiło. Nie majster. Mówię, coś tam z wieńcem tak troszeczkę już tak... Jeszcze pośmiga. Pośmiga, nie wiem, chyba nie będzie mogło zmienić. Wcześniej kręcił nie, też nie, to tam. No i... Żeby braki zębów były czy coś tak. No. Także zdejmiemy i koło zamachowe pewnie, bo trzeba panewki zmienić. Znaczy trzeba, no, trzeba nie trzeba, no ale zmienimy na wale te główne, główne panewki. I ten, no i trzeba przez to po prostu wało puścić będzie. Bo z tego to się nie da tego zrobić. No i co więcej, no to rozkręcimy to. I będzie po robocie na dzisiaj. Chyba. Zobaczymy co starczo. Czy no, jest, czy nie ma? Chyba raczej już tarczy to nie ma. Właśnie jeszcze pokażemy wam tarczę, jak to wygląda. I MTZ-cik będzie później chodził sobie śmigą, kurczę. Łożyska te oporowe też pewnie pozmieniamy, jak już jest rozjechany, to chyba na pewno, co? Jak on... No, raczej tak. Pokaż co to. Jak... O, panie, takie jakieś troszkę mu się chyba żywot skończył. Także porobimy, żeby to pochodziło jeszcze trochę, kurczę. No szkoda ciągnika sprzedawać na części, czy tam w całości, no bo co kupimy za to? Po pierwsze primo, a po drugie na swoją robotę to jest wystarczający ciągnik. Może do muzeum by wzięli za jakieś 200 tysięcy. No to wtedy bym szedł. No tak się porobi, porobi. Będzie śmigało. Nie ma co tutaj narzekać. Dobra. Kręcim? Kręcim, kręcim. Już późna godzina. No trzeba to rozkręcić i zakończyć pracę na dzisiaj. Majster, kurczę, sprzęgło to tutaj dobre, znaczy tarcza. Docisk ogólnie dobry, te łapki, to wszystko. Co ty chcesz od tarczy? Metalu? Może w unglach ty ta, kurwa. No. Troszkę się tutaj coś po tego popsuło się, nie no. Siedzisz? Musiałeś 1,5 kilometra ciągnąć, żeby rozciągnąć? No, już on tego, już ten MTZ, to znaczy to sprzęgło to już mu się skończyło, ale ile lat można, kurczę, no to on było już... Zmieniana tarcza to była, no kupę lat temu, no to co się dziwić, no. Już tutaj metal też zaczynało drzeć, widać. No, pamiętaj, krótkim do ciągnika, znaczy do kabiny. Się udokumentowało, będzie wiadomo. Krótkim do kabiny. Dobra, panie i panowie. I panewki. Trzeba się przełączyć na... Albo nie, w sumie nie trzeba. Będziemy kończyli pracę na dzisiaj. Mamy godzinę 20 z minutami. Trzeba jakoś kolację zjeść i trzeba będzie jutro działać dalej. No. Koło zamachowe ściągnąć, wał wyciągnąć. Do szlifu wału nie będziemy dawali, bo jest w stanie dobrym, nominał, także jest ok. No, śrubki na miejsce, żeby się nie pogubiły. A to wiecie, jak to w MTZ-ach. Tu 16, tu 15, tu 12, tu 11 i tak jakoś. No, tu to, co to? 12, nie? 12 śruba, a łepek 10. Znaczy to 10 na 17, jak w normalnej, standardowej u nas, nie? 10, 17, tu 12 i 17. A to MTZ-y, to co? No. Kończymy, także do następnego odcinka i trzymajcie się, cześć. Na razie.